O, dziewiąty. Witam serdecznie. Kolejny odcinek z Gus Gus Duck. Like, subskrypcja, TV, Szejbie, jak link w opisie, polecam serdecznie. Lecimy sobie do kolejnej gierki. Smacznego tego wam życzę na początek, widzowie. No więc nie pogram sobie nową klasą. Nie. No nie pograsz sobie. No nie! O nie! Warkot! Aktualnie w ogóle ten... moja dziewczyna poszła do rodziców i napisała mi, znaczy wysłała mi głosówkę na Messengerze. Sebastian, mów ton ciszej, bo kurwa wszystko słychać na dworze, a mieszkam na trzecim piętrze i miałem balkon otwarty i dremordo, że wszyscy słyszą to w ogóle przed blokami, nie? Spoko, u mnie to w bloku rodzinnym to też zawsze słyszałem. Nie wiem, mnie słyszałem na końcu ulicy, która ma kilometr. O! Ale ciekawe. Pierwszy raz to widzę. Jestem kochankiem. Ciekawe. Co robimy? Nie wiem. O, chodź Arturo, chodź. Czekaj chwilę, czekaj. Nie, bo mam. Ja znowu duchy widzę. No, co? No dobra, co mi powiesz? Arturo idzie z nami, bo Arturo jest zaufany. No idę. Tak? No to jestem pelikanem. A my jesteśmy lovers'ami. Oj. No. Upolowałem warkota. No nie gadaj. Nie, no nawet tak nie mów. A to on się zamienia w niego, tak? On się tak zamienia? Da, zamienia, on może się zamienić. Z dupy na moich oczach. Ale jaja, jak to wyglądało epicko. No jakby jest takie, że to taki kamuflaż trochę. Tak, ale udało mu się zamienić, ma jakieś 4 sekundy, po czym zginął. Super. Dobra klasa. Lakier, mam nadzieję, że zrobiłeś mi screena do miniaturki, ja się zmieniłem tak naprawdę. Tak. Tak. No, skoro zabił, no to nie wiem. Dobra, to skip. Co robimy? O nie, nie mogę skip? Na nikogo zagłosować, jak do tego doszło. O nie, o nie, Pelikan. Do szkoły Wiksa i Arturo. Kornie, palimy dziś? A gdzie? No nie, no i... Nie. Gdzie? Ale szybko. O. Hey, B, idę z wami. No, nie możesz, Areze. Nie możesz tego wiedzieć. Nie możesz wiedzieć tej tajnej informacji. Dobra, jak to się stało, Arturo? To ty miałeś po prostu do wyboru? Jak wy jesteście? No właśnie, sam się zastanawiam. Ale, no, znaczy, no, wybrałem kochanka i... Areze! No ja miałem do wyboru tylko kochanka. Aha, no, czy w sensie, no... Aha, czyli jesteśmy... No ja wybrałem po prostu... Czyli to jest na Valola, okay? Bo tego wcześniej nie było. Czekaj. No, to jesteśmy... No co za chuj złamanie, no... Wow... Ale sad. Dobra. Ja nie wiedziałem, jak ta klasa działa. A ty w ogóle jesteś kaczką! Tam możesz przek... Tak. A nie wiedziałem, że ty jesteś kaczką. A, nie, bo ja nie... wybrałem za późno, słuchaj, i u mnie wybrałem, a wziął jako losowe, wiesz? Aha, no dobra, idę na perspektywę Wiksy. I co tu jest za ta... Jeden lover był kaczką, a drugi był gęsią, ciekawe. Ha! Dlaczego mi uwierzyłeś? Areze. Widać psychopatka. Ale to ciekawe no, zbieg okoliczności. Ty też nie wiedziałeś, nikt nie wiedział. O, Naja, hej. Dobra, cześć. Tam to nie zgłaszaj. O nie. Oni co tu się stało? Wypuść mnie! Areze ich zajebał. Wypuść mnie! Cicho bądź, Naja! Wypuść mnie! Cicho bądź, Naja! Nie uwolnię cię, Naja, sorry. No. Jeszcze stoję. Zostaw mnie. Nie. Nie będziesz. Chodź, idziemy. Nie będziesz. Idziemy polować, Fanzo, chodź. Fanzo, dwójkę spotkałem, musisz mi powiedzieć, których. Mam odstrzał. A Arturo też tu jest, czy nie? O. No to coś nie pykło. No coś już nie pykło. Oj. Tu miał wyjście. Loversi? Miejsce zdarzenia. No, są loversi. No. Ale pojebane. No. A ktoś z was jest mścicielem pewnie? Ja jestem medyk.
Czyli już nie do uratowania. Dokładnie, nie do uratowania. Elda się kończy za 20 sekund. Zjedźmy. Zjedźmy. Nie było się pospieszyć. Nie, bo nie zdążyłbym tych tasków zrobić. Ja miałem 4 taski jeszcze do zrobienia. Nie, ale nie o to chodzi. Mogłeś mi powiedzieć, kogo odstrzelić i bym odstrzelił kogoś. A i tak ty się zastanawiałeś 5 minut. Ale i tak pan trochę chciałem strzelić. Essa! Ale sad. No o nie. Areze, to było bardzo smutne. No, Areze po prostu niszczy dzisiaj jest zabawę. Jest ja byłem właśnie, dobry. Ale on był im... Ale przecież jego strzeliłem, nie w ciebie. No dobra, no to ale byłem jego kochankiem. Pamiętaj, powiedziałem ci, ja ci zdradziłem wszystko, kim jestem. No nie. No jest kolejna nowa klasa kochanek, nie? No ale przecież jak jesteś jestem kochankiem i mówię, że on jest obok kochankiem, to chyba umrę. No. Ale nie wiem, sprawdzałem. Sprawdzałem. A jak działają lowersi, no. A ja może byś był wdową i byś przejął możliwość zabijania i co. Dajcie wtedy mi chwilę. Lecimy. Ja umiem. Może dostanę, może dostanę. Nie. Rejza. Niech będzie. No AB nie bądź źle. Nie no, nie jestem. AB wybierałeś czy nie? Wybierałeś czy nie? Nie wiem. Marko znam się mnie. Wybierasz? Ale ja wiem. Dobra. No nie, bo miałem tylko drona. Ale skąd? Chodźcie w końcu opowiadamy sobie historyjki. Ok. Teraz... Nie, autobus puści. Też ani razu nie kliknąłem tego autobusu. A przejdźmy tędy. Nie przejść dezynfekcję. Super. Witam. No przecież ani razu w życiu go nie puściłem. Raz go puściłem, ale jak nikogo nie było tutaj. Sorry. Ani razu w życiu go nie puściłem. W sensie raz go puściłem. No, nie, no dobra, kto zaczyna? Kto jest najstarszy? Gdzie dalej? Poszedł. No nieźle. Gremlin, muszę cię ciachnąć za brzydkie słowo do mnie. Ej, nie, tak nie robimy. Nie no, Gamin uciekł. Zostaw go. Przepraszam. Dobra, to co odwalił jakiś tam... O, Klakier ostatni przyszedł. Dobra, Klakier zaczyna z historyjki. Okej, okay. Jak byłem ogólnie mały, jechałem z tatą autem i nie zapiąłem pasów i spadł, i jak je był na rondzie, to wypadłem z auta. Koniec historyjki. O kurde. Co to za historia? To miały być pozytywne historie. Mam nadzieję, że to było w GTA 5. Tak, GTA 5 oczywiście, no. Bo ja z tatą grałem GTA 5. Roleplayował, tak. Roleplay, nie mogę. Dobra, Weksy, kontynuuj. Co się dzieje, jak mnie pasą nie zapięć? Czemu ja? Dobra, a co my teraz historię Klakiera wszyscy? Dobra. Pozytywna. Jeśli było w GTA 5, to 10 na 10. Autobus cię nie potrącił. Nie, to było wieczorem ogólnie. Tam było ciemno w GTA wtedy. Właśnie była, jakby mapa się zmieniła i było trochę ciemno już wtedy. No dobra. Ach, te mapy. Dobra, Weksy, następna historia. Ach, te mapy, no. No, tak. No, Weksy. Historia mojego życia jest taka, że siedzę i dobrze się bawię. O, ale słaba historia. O nie! Uczeć go! Naja? Dobra, to ja wam opowiem historię mojego życia, która się wczoraj wydarzyła. Postanowiłem sobie zrobić nową fryzurę mojej kaczce. I teraz mam szare takie włoskie sterczące dwa. I to mi dało plus 2 do szybkości. A kurde. Uuu. Ale interesująca historia.
Powiało grozą. No, całkiem interesująca. Myślę, że... Ja mam pomysł, będę wykonywać egzekucję. Czekajcie, ja mam taką jedną rzecz, ale wszyscy mamy taką fryzurę. Nie, ja faktycznie mam taką siwą tylko. Oszukał nas. Ale szarą ma tylko jedna osoba. Ja mam. On jest szary? Na przykład. Siwy. A gdzie jest ten siwy? On jest siwy? Gdzie są siwe włosy? Nie. Naja. No właśnie. No. Naja, to nie jest siwy. Ciemny jakiś. Taki, no jak? Nie wiem. Antracyt. Szary to nie. Masz jakieś problemy ogólnie? Czy... Szary to moja zbroja. Podaj mi numer RGB twoich włosów. Nie no, zbroję mam szarą przecież, a futro jest siwe. No niekoniecznie, ja bym tak... Dawaj, no, dobra, powiedzmy no. Więc tak, po prostu jesteś i tyle. Był to normalny dzień, piątkowy wieczór. Zrelaksowany po pracy, zagrałem sobie w gierkę, po czym dowiedziałem się, że jestem daltonistą. O. No i co w związku z tym? Miał być pozytywne historie, zepsułeś. Ale co w związku z tym, że... Jak przy ognisku się opowiada pozytywne? Poznaję sam siebie. No, my to integracyjnie przyszliśmy, wiesz? Przy ognisku powinno się... Właśnie, brakuje... Ja się wam zwierzam, że brakuje nam kiełbasek. No, witamy w klubie, nie ma sprawy. Tu leży. Tu możemy z niego zrobić. Z niego możemy... Też mam. Kiełbaski z kaczki? Całkiem sporo wyjdzie. Tak. A jak? A kurde. No, łódka dwa przynajmniej są. Zajebiście, dobra, to ktoś umie ćwiartować kaczki? Tak. W sumie ja pracuję w drobiu, tak tylko mówię. Co? Jestem kucharzem. Wow. Ja pracuję w zasadzie pomyty drobiu, także wiesz. Gremlin Trastery. Kolej, no. Ja miałem okulę troszkę z życia wziętą, ale jak Areza zabija, jak ona nie jest dla niego wystarczająco radosna, to ja nie wiem. Ale za jakąś radostą Gremlin wymyśli. Ale to AB powiedział, że wiesz, jego historia jest słaba, dlatego. No. Ja oceniam. No, AB ocenia. Poczekajcie do puenty. Wczoraj dostaliśmy nowego pracownika, w zasadzie no dwa dni temu, ale wczoraj już nas mocno wkurzał, cały czas nas irytował. Mówi po niemiecku, rozumiem. I on stwierdził, że nie będzie tego robił, bo mu się nie chce. Powiedziałem mu, że jak nie, to może wypierdzielać do domu. Ale po niemiecku? Nie, to był Polak. Nikt tak nie zgnoi Polaka jak drugi Polak, to prawda. Poczekaj, poszedł się na to poskarżyć do przełożonych. No i przełożeni wyrzucili go w ogóle z pracy. Tak, kazali, to było, że jeśli nie zmieniam zdania, to wypierdalam, a co mówili, że wypierdalał? Ej, Gremlin, mam do ciebie pytanie. A gdzie jest good ending? Tak? No, jakie jest nasz najgorsze, najbardziej przerażające słowo po niemiecku? Klakier. Dupa. Klakier, o nie. To jest Schmetterling! Tak, to prawda. Dobra. Motyle? Dobra, niech ci będzie Gremlin, przechodzi. Schmetterloki. Dobra, to teraz moja kolej. Pewnego... Pięknego dnia! Arturo, chodź, się zamienimy miejscami. O. Ale się zamienił, żeby historii nie mówić. Pewnego pięknego dnia, pięknego poranka. Byliśmy sobie, znaczy ja byłem na górze, tam jest taka restauracja, tania restauracja się nazywa. I byłem pracownikiem tej restauracji, zadzwonił a do... A jedzenie takie po prostu... Tanie, no. Jadłodajnia dla biednych. Nie, to wygląda jak pizzeria, ale sprzedajemy kebaby. No, więc taka restauracja. No, ale zadzwoniła Wiksa. Baby z Łosia. Zadzwoniła Wiksa i powiedziała: daj mi pizzę. A ja powiedziałem: nie mamy pizzy u nas. Mamy kebaby. A Wiksa powiedziała: dobra, to chcę kebaba. No i ja powiedziałem: tak nie ma problemu, zaraz ci dowieziemy. A gdzie jesteś? Ona powiedziała, że w szkole. No to nie dowozimy. Do szkoły nie dowozimy. Nie wiem, czy wiecie, ale szkoła to jest bardzo mroczne miejsce. Jest dzisiaj 1 września, więc... Ale nie wiem coś, ale to trochę smutna historia. Nie. Więc jest apokalipsa tutaj w naszym mieście. Jest 1 września i doszło w naszym mieście do apokalipsy. Strajkujemy. Wiksa, czy chcesz powiedzieć, ale że ogólnie historia jest bardzo pozytywna, bo ostatecznie Wiksa sama przyszła do restauracji i było wszystko się dobrze skończyło. To. Kardio. No, czy AB cię wyjebał na wała jednym słowem? No.
Nie no, przecież ostatecznie, ale przecież opowiedziałem ci końcówkę historii. Dobra. Moja ale to Wiksa musiała przyjść. Nie no, ale przyszła do restauracji i dałem pizzę. Powiem wam. Kebabem. Moja koleżanka... Głodna i wkurzona. Ej! Mówię ja teraz. No. Moja koleżanka opowiadała mi, coś przytrafiło się jej mamie. Mama wybierała się na kontrolne badanie do ginekologa, więc poszła się oczywiście umyć, a przy okazji się trochę popsikać we wiadome miejsce dezodorantem, żeby pachnieć. Pan doktor kazał się jej rozebrać i usiąść na kozetkę. Kiedy do niej podszedł, uśmiechnął się pod nosem i stwierdził, ale się pani wystroiła. Czy ty to też jakąś opowiesz? No, czy ty to czytasz? Czy ty to czytasz, Wiksa? Wiksa to tak. Czyta. Dobra. Ubrać. No, o dobra. Nie, i co jednak było dalej? Nie ja to... A mogłem ja to zrobić, Kurde, no. Wiksa, po prostu... Szkoda, dobra, ale to było tak czekać, że ona to czyta. Mogę to przynajmniej z własnymi słowami powiedzieć. O czym chcecie posłuchać? No, Arturo, opowiedz, jak do tego doszło, że masz fioletowy t-shirt. A, to jest bardzo dobra historia. Twitcha. On przeszedł całego Twitcha, dlatego... Tylko będzie się trochę powtarzać, ale bardziej granatowy. Daltonizmu. A nie, czekaj, fioletowy chyba. Nie, to chyba ja jestem daltonistą, nieważne. A nie różowy? Fuksjowy, fiołkowy... Dobra, ale to jest magenta. Nie, sorry, przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć, przepraszam. Co? O bogowie, co on powiedział? Nie, no do bana. Do bana. No i czemu? No nie, dobra. No takie rzeczy ja mówić. Ej, dobra, nie, został ukarany, został ukarany, ja już jest dobrze. No nie, no. Ja mam prośbę do impostora, idź szybko, zawołaj autobus, posprząta te ciała. Rozjedź no, nas. Nie, o, no co on powiedział brzydkiego? Nie. Aż mnie zabolało. Nie, tego, ała, 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 ale mnie to zabolało. Ajajaj. No cóż. Najgorzej, kto jest pelikanem, niech zje szybko. Ja. Zjedz szybko. 20 sekund. Ale rundy nie było. Nie, nie. Szybko, znikać. 15 sekund. Ała, ała. Ostatnie słowa, Abby. Zjedz, proszę. Nie chcę pamiętać tej rundy. Abby, po prostu już zabić wszystkich świadków. Dobra. Przepraszam, nie chciałem. To było w przypływie emocji. No moje z Demolką nie spotkamy. No dobra, całego tym razem weźmiemy. Weźmy... Kiedy chcę być w naszej drużynie. O, brzydkie słowa były mówione. No. Lećmy na dół do parku. I róbmy sobie taska tutaj. Detektywem. Tylko brona. Witam. Cześć, jesteście Demolką? O, zeszła na dół. Nie jestem Demolką. Demoluję. To nie jest, zaraz to wybierz. Wybierz cel. O, AB, wybierz cel. Wybierz cel, dajcie mi bombę. Tak, o. Dajcie mi bombę. O, co to się stało? O, Arturo zjadł. Idę to zgłosić. Nie. Arturo zjadł. Jadł Areza na moich oczach. Ciągnął go ze smakiem. Klakier dał mi bombę! Jak nie mogę w miejscach! Klakier! Już. Klakier! No nie, no mówię w miejscach, nic nie rozumiem. Jak i z tym. Nie no, już jest dobrze. No to co ty mnie straszysz? No bo po prostu krzyczysz. Ja myślałem, że Areze wskoczył do tego. Myślałem, że Areze wskoczył do tych kanałów, a to... Dał mi bombę! No ja go nie zjadłem, to może wskoczył rzeczywiście. Ale ważniejsze jest to, że Artur podobno zjadł, tak? No właśnie nie, o to chodzi, że nie zjadłem. No Artur zjadł, no. Bo ja też wiedziałem, że zniknął. Aż tak głośno. No zjadł Areza, no. No jest to okej. No nie, no ja nie zjadłem Areza. Wiksa nie trafiła chyba. Albo została zestrzelona, albo była Kanadyjką i ktoś ją zestrzelił. Albo. O nie. Ale nie ma Kanadyjki chyba w tej grze. Nigdy nie wiadomo. A dlaczego on? No. Jak to dlaczego? Bo zjadł.
A zjadł był. A, witaj. Nie mam pewności, czy zjadł. Zjadł! Tam głos na tego. Jakby pelikan jeszcze żył. O, ktoś wyżył. No, trudno. Gremlin chyba był. Podałem mu bombę teraz. A nie, zestrzeliło mnie. Wydaje mi się, że klakier dał mi bombę. Okay. Klepiemy się. Nie wiem. Tak się mnie wydaje, ale pewnie nie jestem sobie. Trzymamy się w trójkę, to będziemy wiedzieć, jak ktoś... Ciuf, z karabinku. Cześć. Klakier biegnie, daje... Dobra, wszystko rozwaliłem, ale jestem potężny. Tutaj trzeba potrząsać. Serduszko, proszę bardzo. Gdybym dostał bombę czy coś, fan z loch obok mnie się przestraszyłem, kliknąłem przycisk. No. Bomba co? O ta. No. Ale gdzie bomba? Jak bomba? Trendy. Ja nie właśnie wiem. Nie wiem, ale myślałem, że takier komuś dał. No nie dałem tą bombu. Bombu nikomu nie dałem. Może fanzlo. Czemu nie dałeś? Gremlinowi. No nie mogę dawać bombu. Jak mogę dać bombu? Nie mogę dać bombu. Dobra, a mamy... Tak o, do łapki. Nie, nie mamy asasyna. Rzeczywiście chyba... Rzeczywiście Wixa była asasynem. Nie trafiła. Co taka cisza? Siema. A skąd wiesz, że nie ma? Gramy. Gramy jeszcze. No bo... No bo jest jakby... Jakby był demolka i asasyn, to już by się gra skończyła na 4 osoby. Więc zostaje nam tylko demolka. Znaczy wiesz co, w sumie to Gremlinowi oddałem na początku rundy bombkę. Na początku dałeś Gremlinowi. No bo w poprzedniej rundzie dostałem bombę i było zgłoszenie. A to z poprzedniej ci przeszło. Tak, tak, tak. No to to niekoniecznie musi być fazlok. Tak się dzieje. Tyle, Smil. No tak. Ale ty dostałeś jako pierwszy tą bombę. Ta. No to nie możesz być demolką. A to klakier albo Vexy. No wiem. Klakier? No to klakier. Albo AB. AB kim jesteś? Detektywem. Nie wiem. Ja się domyślam. Ale tak ładnie ci powiedziałem, nie mogę być zdrajcą. Za szybko. Patrzę, jeśli jest... Co się z nim stało? No, udało się. Łatwo. Proste. Ale miałem pecha, że trafię na tego Franzlocha. A ja mówię, a ja tak mówię, dobra, Franzloch został wysadzony, a tu jeb Gremlin, bo ja pierdolę. No. Tym razem. A wystarczyło nam, że Franzloch wybuchł i byśmy wygrali. No dobra, no to kończymy. Elo.